Hej, witam Was serdecznie w nowym roku, w nowym kolorze włosów i w nowym filmiku. W filmiku poświęconym lumpeksowym zakupom. Prawdopodobnie jest to Wasza ulubiona seria na moim kanale, także postanowiłam ją wznowić, a w tym filmiku przedstawię Wam moje ulubione zakupy lumpeksowe z 2015 roku. Także zapraszam do oglądania. Więc zaczynamy od bluzek. I pierwsza jest to taka bluzka w kolorze niebieskim, baby blue, jak to woli, w białe kropki, groszki. Ma tutaj z boku takie rozcięcia, generalnie jest bardzo leciutka, bardzo przewiewna i powiem Wam, że jest fenomenalna. A jeśli chodzi o sam jej kolor, to też zdradzę, że kolor baby blue był po prostu najbardziej widoczny w moich lumpeksowych zakupach w 2015 roku. Bardzo dużo rzeczy przybyło mi właśnie w tym kolorze, no ale przejdźmy do kolejnej bluzki. Kolejna bluzka, taka bardziej do jeansów, troszkę sweterkowa, biała, w takie, jakiś taki wzorek, tak fajną fakturę ma, taką dość niespotykaną, dość ciekawą. I ta bluzka kosztowała około 7 albo 8 zł. Kolejne, to są takie bardziej bluzki koszulowe, mogłabym powiedzieć. I tutaj moja ulubiona, po prostu uwielbiam ją. Mogłabym w niej chodzić cały czas. Jest świetna, po prostu jest taki fajny materiał. To jest chyba bawełna. Tak, to jest bawełna. Bo nawet tutaj chyba sprawdzałam przed tym. Tak, zgadza się. Na mnie jest nieco luźnawa, ale bardzo, bardzo ładnie się układa, więc jej to wybaczam. Kosztowała około chyba 4 zł. I powiem Wam, że to jest zdecydowanie jeden z najlepszych moich zakupów lumpeksowych właśnie w 2015 roku. Druga w kratkę. To jest taka bluzka bardziej, ale też pod taką jakby koszulę podchodzi. Można ją założyć do jakichś białych czy też jeansowych spodni, a nawet czarnych i będzie wyglądać bardzo, bardzo fajnie. I już nic więcej do niej nie potrzeba, bo ta krata nadrabia po prostu wszystko. Teraz sukienki. I znów jest to kolejny filmik, w którym mam bliźniacze sukienki. Tak, sukienki o tych samych fasonach, o tych samych rozmiarach, ale o innych kolorach. Sukienki w nieco w stylu vintage, w kwiatuszki, granatowa, ojej, granatowa i zielona. Tutaj pod szyją mają takie urocze wiązania. Obie te sukienki mają też tutaj rozcięcia, znaczy sukienki. Tak jak już nieraz wspominałam, ja jestem dość niska, więc na mnie są to sukienki, na kogoś innego będą to tuniki. Ale te tutaj rozcięcia, no nie kwalifikują ich za bardzo, nawet na sukienkę, jeśli chodzi o mnie. Dlatego teraz zimą noszę sobie je do grubych leginsów, a latem zamierzam to zszyć, bo no nie fajnie jak tutaj będzie widać trochę za dużo uda, więc ja sobie to po prostu zszyję. A jeśli chodzi o ceny tych sukieneczek, to kosztowały chyba 10 zł obie. Druga sukienka, trzecia sukienka, to taka brązowa sukienka, która jest ocieplana. Jest ocieplana na zimę, bym powiedziała bardziej, na jesień. No na lata się nie nadaje, chyba żeby było naprawdę zimno. No i ona ma tutaj pod spodem taki bardzo milutki materiał. Jest naprawdę fajnie, że tak powiem, dopasowana, bo mimo tego, że ona jest tutaj na dole rozkloszowana, to tutaj bardzo fajnie się dopasowuje do ciała i tu na górze również. I ona kosztowała około 8 zł i jest to jeden z moich najnowszych zakupów lumpeksowych. Kupiłam ją pod koniec 2015 roku. I teraz sweterki. Pierwszy jest to sweter, który na pewno już widzieliście w jednym z ostatnich filmików. Sweter z golfem. Dlaczego go pokazuję ponownie? Dlatego, że do 2015 roku po raz pierwszy kupiłam sweter z golfem i wreszcie się do nich przekonałam. Nigdy wcześniej nie kupowałam takich swetrów, które tutaj są właśnie wykończone golfem. Teraz mi się zmieniło i w mojej szafie ich przybywa i przybywa, a ten jest moim ulubionym i bardzo się cieszę, że kupiłam go właśnie w lumpeksie. Nie pamiętam niestety jego ceny. Prawdopodobnie wspominałam, ile kosztował na moim blogu albo właśnie w tamtym poprzednim filmiku. W każdym razie nie były to żadne wielkie pieniądze i naprawdę uwielbiam ten sweterek. Kolejny sweterek jest to taki bardziej
jakby fason męski. Tutaj z taką stójką w kolorze burgundowym czy też bordowym. Nie wiem właściwie, czym te kolory tak naprawdę się różnią. Burgundowy chyba bardziej fiolet wpada, jest ciemniejszy. No nieważne. W każdym razie bardzo, bardzo lubię ten kolor. Bardzo mi się podoba ten sweter. Tu ma też takie podwijane, oj, jakaś nitka. Podwijane rękawy, bo są bardzo długie. Ja sobie je podwijam. Uwielbiam go nosić. Nie pasuje mi niestety do wszystkiego, ale jak nie mam pomysłu na to, w co się ubrać, to zakładam sobie dżinsy, zakładam ten sweter i jest git. No. Ten sweter kosztował około 10 albo 15 zł, bo jest dość ciężki. Kolejny sweter z golfem. Sweterek, jak już pewnie tutaj widzicie kątem oka w kolorze baby blue. Sweterek, który jest tak mięciutki i tak po prostu uroczy, że ja go musiałam kupić. On jest po prostu fenomenalny, jest przepiękny, idealny na zimę. Zresztą nawet nie tylko, no bo ten kolor taki pastelowy to myślę, że nawet na wiosnę jest ok, jak jakieś chłodniejsze dni. Tutaj ten golfik w ogóle jest tak delikatny, jak się go dotknie, że to jest... Chciałoby się go cały czas tulić. To jest w ogóle rozmiar chyba XL, dobrze mówię? Tak, to jest XL, ale jakiś taki mały jest, powiem wam. No taki fason dość oversize'owy, ale generalnie jest dość mały. No nawet rękawy są na mnie na długość dobre, co jest po prostu wyczynem. Ten sweterek kosztował około 8 albo 9 zł i naprawdę go uwielbiam. Teraz czas na kardigany. I pierwszy kardigan w kolorze kremowym, taki dość długi, z fajnym splotem na przodzie. No, dość cieplutki, idealny na zimę, ale i nie tylko. Jego wadą było to, że nie miał guzików, ale mi to akurat nie przeszkadza, bo ja sobie te guziki mogę doszyć, ale i tak nie zapinam kardiganów, więc mi to jest nawet niepotrzebne. Bardzo go lubię, jest bardzo fajny, cieplutki i jak większość kardiganów, można go założyć niemal do wszystkiego, tym bardziej, że ten kolor jest taki uniwersalny. On kosztował około 12 zł. Drugi kardigan, tym razem w kolorze baby blue, znowu. Jednak on nie jest taki jednolicie niebieski, ma tutaj przeplataną taką białą nitkę. W ogóle splot na rękawach różni się od tego splotu na przodzie i na tyle. Jest dość ciekawy i powiem wam, że rzadko spotykam w sklepach kardigany w takim ciekawym kolorze. Naprawdę. Nie mogłam się powstrzymać, jak zobaczyłam właśnie ten sweter, żeby go nie kupić. Mimo, że ciężko mi jest do czegoś go dopasować. Właściwie tylko chyba do białych czy też czarnych rzeczy. Ale naprawdę mi się spodobał. I kosztował, nie wiem, 8 albo 9 zł. Więc stwierdziłam, że co mi szkodzi, jak kupię sobie za parę złotych taki kardigan w kolorze, który jest naprawdę dość ciekawy i dość fajny. No, także to jest ostatnia rzecz w tym kolorze, którą chciałam pokazać w tym filmiku. Tak jak mówiłam, mam jeszcze ich mnóstwo, ale o tym kiedy indziej. Teraz dodatki. I tutaj mam szalik. Szalik w pepitkę, który jest mega milusi. Bardzo fajny. I nie pamiętam, on kosztował chyba 6 albo 5 zł. I teraz pasek. Pasek, który jest czarny, ma srebrną klamrę i mega świetny haft na całej prawie długości. Ten haft jest w jakieś tutaj, nie wiem, kwiatuszki czy coś. I pasek pochodzi z Gapa. W ogóle jest świetny, naprawdę. Powiem wam, że jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że no nie ma opcji i kupuję go. Mimo, że nie pasuje mi do wszystkich rzeczy, ale jak jest jakaś czarna sukienka jednolita, to ten pasek może ją naprawdę fajnie urozmaicić. Tym bardziej, że tutaj właśnie ten haft jest bardzo widoczny. I ten pasek kosztował złotówkę. Także no, żal było go nie brać. A na sam koniec zostawiłam płaszcz. Płaszcz, który... Na początku nie do końca mi się podobał, ze względu na jego brązowy kolor, ale jak dowiedziałam się, ile kosztuje i jak go przymierzyłam, stwierdziłam, że olać ten kolor, biorę go. Taki oto płaszczyk w stanie idealnym, w kolorze właśnie brązowym, za, uwaga, 5 zł! 5! Zresztą, to nie jedyny płaszcz w
takiej cenie, jakie kupiłam w 2015 roku. Ale o tym w następnym filmiku. Do zobaczenia ponownie.